Na koniec filmu mówię o celu gry. Skocz, jeśli to Cię interesuje. Teraz jak zacząć? Tworzymy postać. Imię musi być zgodne z konwencją fantasy. Inne są usuwane. Odmiana, jeśli gracz się do Ciebie zwraca, używa dopełniacza, jeśli coś daje celownika. Bez polskich liter. Rasa i płeć. Oczywiście wybieramy taką rasę, jaką się czujemy. Musimy potem odgrywać wyniosłego elfa, rubasznego krasnoluda albo tępego ogra. Jeśli się nie trzymasz klimatu, tracisz postać. Admini czuwają w tej grze. Każda postać opisana jest dodatkowo przez dwa przymiotniki. Inni gracze będą mnie widzieli przez imię Mirko, jeśli mnie znają. Lub tutaj jako niepozornego młodego mężczyznę. Miejsce startowe to imperialne Null, które tutaj wybrałem, lub Nowigrad Sapkowskiego. Nareszcie mamy postać. Na początek wstęp. Jeśli nie znasz tego świata, niezwykle istotny. Znajdziesz tu wiele wskazówek. Poświęć kilka chwil, by zapoznać się z informacjami. Tak wygląda stolica Imperium. Takich map są setki. Każdy kwadracik to doskonale opisana lokacja, a te z literkami są najistotniejsze. Jak widać, z czterech bram Null wychodzi się na szlaki do innych krain. Można tu podróżować pieszo lub dyliżansem. No i z powrotem do Null. We wstępie mamy też kilka słów o sterowaniu postacią. Klawiatura i strzałki numeryczne są szybsze niż myszka. Wioska startowa jest właśnie dla nowicjuszy. Nie wychodź z niej, nim na każdym polu nie napiszesz znaku zapytania i nie wykonasz kilku zadań. Jesteśmy w czerwonym kwadraciku. Jedno wyjście na zachód. Zerknijmy. Piątka numeryczna. Skrótowe info o lokacji. SP, jak spójrz, pełna informacja. Tablica. Obejrzmy ją. To samo skrótem. OB. Okej. Wyjdźmy na środek wioski. Numeryczna czwórka lub ewentualnie klikamy myszką na W. W wiosce startowej od razu wyskakuje pomoc. Można ją powtórzyć wpisując znak zapytania. Pobawmy się tymi komendami. Na przykład przejrzyjmy asortyment kupca. Przyjrzyjmy się artykułowi. Spróbujmy go kupić. Nie stać nas. A co posiadamy? Praktycznie nic. Po co studnia? Napijmy się zatem. Chyba nie jestem spragniony. No to w jakim stanie? Najedzony i wypoczęty. Wiek postaci to 2,5 minuty. Przypomnijmy, gdzież to jesteśmy? Numeryczne 5. Przedstawmy się temu wąsaczowi. Korwin, handlarz. Z NPC-em rozmawia się komendą zapytaj. Mężczyznę, człowieka albo korwiga. Zwykle pytamy o pracę, zadanie albo o pomoc. Wyłapujemy w jego odpowiedzi słowa klucze i dalej pytamy właśnie o nie. O sekrety może? Jeszcze nie skończył. Lepiej chyba o zarobek zapytać. No dobrze, pogadacie z nim samodzielnie, a my szybko na pocztę. Numeryczne 9. Można by na przykład obejrzeć tablicę i wybrać paczki do roznoszenia.
O, Korwiga przecież znamy. Zaniesiemy paczkę właśnie jemu. To nie jest adresatem. Komenda paczka to ewentualna pomoc. Idziemy do kupca, oddajemy paczkę. Ha, zarobiliśmy pierwsze monety. Ja chcę więcej. Paczki to łatwy zarobek, dlatego założę alias. Nie będę pisał wybierz przesyłkę, tylko WP. Muszę też często przedstawiać się. Teraz paczka do kapłana. Trzeba by go odszukać. Może jest za drzwiami? O, urna w świątyni. Dla nowicjuszy jest doskonała. Słabej jakości, ale mamy darmową broń. Możemy jej dobyć do walki. Można to się opuścić, by się nie męczyć idąc. Oddajmy w końcu tę paczkę. Oczywiście załóżmy jakiś alias dla częstego polecenia. Co tu można? Wypróbuj te wszystkie polecenia, ja zaś uzupełnię darmowy rynsztunek. O, jeszcze nie ma nowych paczek. Pojawiają się co kilka chwil, czyli minut. W karczmie można się najeść. Gdy jestem głodny, szybciej się męczę chodząc i w walce. Kupowanie jest na wynos, zamawianie na miejscu. Ale nie zawsze na wynos sprzedają. Na pięterku jedynie noclegownia i informacja, że wylogowuje się komendą zakończ. U kowala zamawia się lepszy sprzęt niż jest dostępny w sklepach. Tu jest tylko wiaderko, pewnie potrzebne przy jakimś zadaniu. Brama wioski i pierwszy trener umiejętności. U tego akurat możemy trenować miecze, wspinaczkę i drzewcówki. Wiedz, że różni trenerzy szkolą lepiej lub gorzej. Przecież mamy miecz z Urdy. Lewo? No cóż, trening to chyba najdroższa sprawa na Arkadii. Kolejny trening 7 razy droższy? Intensywny trening, póki starczy kiesy lub umiejętności instruktora. Zamiast kilka razy po jednej sesji. Znowu jestem biedakiem. Wciąż ledwo.
Jednak moje umiejętności po każdym szkoleniu i tak szły powolutku w górę. Jeszcze jedna paczka, nim wyruszę w świat. Na plecach niestety mi nie stać, a ciężkie rzeczy warto tam zapakować. Mniej się męczysz. Nasz alias oddawania paczki. Wypada przejść przez bramę. No to w świat. Zabijać stwory ciemności i zarabiać na treningi. O, bijemy snudlinga. Dobądź broni i zaatakuj go. Walka trochę trwa, jeśli postacie są na to podobnych poziomach. Czy zauważyłeś jednak, że jesteśmy na terenie niezmapowanym? Tereny walki trzeba sobie samemu wyrysować na kartce. Ledwo muskasz, to chyba najlżejszy cios. O, jego pasek życia zmalał, zatem lekko wygrywamy. No proszę, udało się sparować uderzenie tarczą. Dobrze, przeskoczmy troszeczkę nieco do przodu. Uciekł na północny zachód. Gońmy go, numeryczny 9. Teraz na SE. Zwycięstwo. Poległ. O, zyskałem jego dobytek. Pamiętasz, jak wrócić na trakt? Jesteśmy na części niezmapowanej. Od zalogowania poczyniliśmy nieduże postępy, ale to lepiej niż nieduże czy minimalne. No dobrze, znowu na trakcie. Doszliśmy do głównej bramy Null, gdzie Hans może nam wiele ciekawych rzeczy podpowiedzieć. My go jednak pominiemy i przedostaniemy się przez bramy miasta. Główny plac stolicy. A to plac północny z fontanną. Czyli darmowy wodopój. Karczma u Rudolfa. Standardowe pytania. O pracę, o zadanie, o pomoc. Karczmarz co kilka godzin ma tę samą pracę dla kolejnego obieży świata. Proste. Przynieś wina z piwnicy. A dokładnie 4 litry w 5-litrowym dzbanie.
Czyli wlać się nie da. Nalać też. Można by obejrzeć te naczynia, ale spróbujmy jeszcze tak. Mogę przelewać. No tak, miało być 4 litry, a nie do pełna. No to mam dodatkowe naczynie. Na pewno już przelewając dam radę zanieść Rudolfowi 4 litry. Ale sam pokombinuj. Tu przeskoczymy do przodu. Doświadczony i bogaty. Złota nawet dał. Tylko po co wciąż dobywam broni? Nie zapominajmy jej opuszczać. Główna poczta stolicy, miejsce spotkań graczy i najlepsza praca dla początkujących. Na początek pytamy właśnie o pracę. Wrócimy do paczek, gdy się skończą listy, które uczą więcej. Wypada teraz pobiegać po mieście, przedstawiać się i odnaleźć adresata. Tu znowu przeskoczymy. Próbujemy oddać, ach to nie ten. Przy okazji paczkę także wziąłem, ale na listach się skupmy. Tak, zapłacił i doświadczenia przybyło. Teraz przez południową bramę popróbujemy się z goblinami. Na traktach można wykorzystać komendę idź. Ma ona sens jedynie przy dwóch opcjach wyjścia z lokacji. Znowu zagłębimy się w niezmapowany teren. Zmęczenie na maksa, wycieńczony. Nie mogę iść dalej, a walczyć będę bardzo niemrawo. Goblin jest agresywny, sam zaatakował. Nie dość, że dopiero biorę miecz, to jeszcze jestem bardzo zmęczony, słabo to widzę. Wróg wygrywa. Wybierzmy taktykę odwrotu, czyli nogi za pas bierzemy. Trzeba tu wrócić, gdy będziemy wypoczęci. Miecz będzie dobyty od samego początku walki, a może jeszcze dodatkowo poćwiczymy miecze. O, przed chwilą minęła mnie dwójka graczy. Jak się z nimi komunikować? Apostrof i cudzysłów są aliasami od powiedz. Usłyszy mnie każdy, kto jest w tej samej lokacji. Mogę mówić do kogoś lub nawet z intonacją, tylko wówczas cudzysłów. Krzyk usłyszą też sąsiednie lokacje. Pamiętamy, że z NPC-ami rozmawiamy przez zapytaj. Zakończ, czyli idziemy spać. A zatem wracamy przed komputer. Cel gry? Na początek wytrenuj ulubioną broń na pobieżnie. Zdobądź potem róg pocztyliona i dołącz do oficjalnej gildii. Wówczas sam będziesz umiał odpowiedzieć na pytanie o cel.